10 lat, a nie 10. Tak. Jak robicie, że humor wciąż wam dopisuje? Teraz jest taka chemia, że... Tak, ja po prostu wstaję rano, idę pobiegać i jak pobiegam, to od razu mam lepszy humor. I tak mi się utrzymuje do wieczora. A jak jest występ, to publiczność mnie rozśmiesza, a ja ich i tak. Takie sprzężenie zwrotne daje mi kopa do tego, żeby pracować. Michał nie ma tych kopów, więc zadajemy mu... Wiem, że Michał z Wartkiem poznaje się w więzieniu, a ja później ich jakby wynalazłem w takim ośrodku, w którym przechodzili proces tej. To prawda. Jaki proces? Resuscytacji. Michał mi udzielił paru takich porad, bo ja przeszedłem tego więźnia trochę później, on tam mówił, tam z tym mydłem, żeby się nie schylać, tam takie... Nie. Ale pożyteczne rzeczy i... Ale nic to nie dało. Ale Wartek tak uparty, że dalej... Jak grochem o ścianę. Nie, bo mi to mówił, jak mu się pokazuje, zobacz. O, weź podnieś. Najpierw było grochem o ścianę, a później było Wartkiem o ścianę. Nie, spotkaliśmy się w takich bardzo przyjaznych stosunkach kiedyś, a teraz po prostu utrzymujemy to. Raz nam się bardziej udaje, raz mniej, ale... Ale rowę zamontuję, zobacz. Zabierze nam duszę. Dobrze się czujemy w swoim towarzystwie, może o tak. A zawsze? Nie zawsze, ale generalnie dobrze. Ale na przykład w Łodzi? Zawsze dobrze. Bardzo dobrze. Zawsze. Łódź Rulas. W swoim towarzystwie w Łodzi. Łódź Pany. A zawsze jest bezkonfliktowo? Na skoro. Nie, no gdzie to? Przecież nie jesteśmy kobietami. Nasza przyjaźń opiera się cały czas na zwalczaniu konfliktów generalnie. Bo jak nie ma konfliktu, to jest nuda. Musi być konflikt, bo konflikt jest konstruktywny. To po prostu pozwala tworzyć. Dokładnie, dobrze Michał powiedział, nie jesteśmy kobietami. Kobietami się przyjaźnią, a na boku sobie gadają, my od razu wywalamy kadrę. Tak. Poza tym uważam, to może ty powiedz. Poza tym proszę zobaczyć na ostatnim dziesięciolecie, że jednak tych konfliktów trochę było, ale już ich nie ma. Tak. Poza tym wypracowaliśmy sobie taki sposób, że ja na przykład dużo pracowałem z Waldkiem i doszedłem do takich wniosków, że jak go po prostu nie obrażę i nie poniżę, to on mnie potem nie szanuje, nie? Ja dużo pracuję z Marcinem, jak mu nie pozwolę poczuć się takim macho, że może mnie poobrażać, no to później on ze mną nie rozmawia. No. To chyba bez szkody dla ciebie. Dalej się ze mną współpracę, on sobie tam mnie poobraża, ja się tam poobrażać i jest w porządku. Na przykład Michał toleruje na przykład u Waldka to, że Waldek go podgląda pod prysznicem. Ja na przykład tego nie toleruję. Waldek, tak. No, ale to nam nie wkraczałem w to. Waldek podgląda, tak. Waldek ma to rozmowane włosy. Waldek przerzuca swoje fantazje na forum. Ale drugi też dobrze. Zawsze gdzieś tam człowiek może się podłączyć. Drugi w porzu. Pan do siódemeczki? Chyba z 5 lat się nie odzywamy się. Tak. Ale jedno drugiemu zatrważycie? Tak, strasznie. Strasznie. No jest ciężko. Głównie męczą podróże, bo to, że nie ukrywajmy tego, lubimy sobie pójść na imprezę po spektaklu, no to jest normalne. Nie ukrywajmy tego. To
jakoś tam w jakiś tam sposób. I to nie jest tak, że idziemy i chlejemy wódkę po prostu, albo piwo, nie? Albo wino. To się lubimy fajnie bawić, mamy w większych miastach grono znajomych, z którymi są wiedzieć. Wyznajemy zasadę, że można się bawić bez alkoholu. Pozdrawiamy Krzyśka z Katowic. Tylko po to. Romka z Torunia. Tak. Przemka z Łodzi. Przemka z Łodzi i Marcina. I Marcina. Tak. Dużo takich osób. Olka ze Szczecina. O. Maria z Koszalina. Tak. Dobra, głównie będzie u nas podróże. Dzisiaj na przykład skończymy o 22. Trzeba dojechać do Lublina i potem jeszcze na 7 rano być na Okęciu, bo lecimy do Stanów jutro o 9. Także... A sami wiemy, jakie są drogi. Drogi. I jaka jest pogoda. No. Pogoda dla dodatki. Także tak. Ale wytrzymujemy to jakoś. Damy radę, nie użalamy się. Nie bierzemy na kartę, spokojnie. Nie, to się żalimy. To jest jak legia cudzoziemska, maszeruj albo gin po prostu. Tak, nie. Nie gin jak maszerujesz. Okej, okay, a czy podczas występów zdarzają się jakieś wpadki? No stop. No stop. Ja nie znam słowa wpadki. Dzisiaj nam się zdarzyło chyba z 6 razy wpadki różne. Ale graliśmy stare numery, więc to jest jakby wybaczalne. Natomiast specjalistą od wpadek u nas jest jednak albo Waldek, albo Michał. No. Powiesz, a dzisiaj? Nie, no dzisiaj się przyznałem, bo dzisiaj są stare numery. Ja mam dużo gadania i tam się gdzieś, że tak brzydko powiem, pierdygnąłem, ale... Co ja? Co? Kto bez kapelusza? Zakawa pućkałeś. Waldek na przykład do roli alkoholika wychodzi bez butelki, albo do roli dyrektora bez kapelusza i nie zauważa tego, że... No to właśnie, to bo gdybym jakiego... Doktor Walecki, tak? Walecka! Przepraszam bardzo, a który z panów jest ostatni? Ja ostatni, ja! Tak, to ja będę za panem. Oj, niech pan tak ze mną nie igra. Siadaj, Glądasku, siadaj. Siadaj, pan. No naprawdę zadała to pytanie? Tak. Potem w następnym odcinku. To jest to pytanie, którego najbardziej nie lubimy. Tak. Jeszcze nie jesteśmy braćmi. Nie. Skąd nazwa? Nazwa ze słownika jest, jak od razu już uprzedzałem, bo ja już skończymy. Ja nie będę odpowiadał, jak, skąd bierzemy pomysły, ale zastanawiamy się, dlaczego ludzie zadają nam te pytania. Skąd wy bierzecie pomysły na skecze? I nie wiem, czy ludzie siedzą w domach, na przykład jak oglądają kabaret, to sobie myślą, Boże, skąd oni biorą takie pomysły na skecze? Przecież my to wymyślamy, no, chyba. Czy nie? Kiedyś używałem takiego... Skąd pomysł? Skąd to? Ja mam bardziej brutalną formę odpowiedzi, ale nie wiem, gdzie to pójdzie. Wszędzie. Nie, no wymyślamy w głowach, więc ku zaskoczeniu Państwa powiemy Państwu, że jest... wymyślamy po prostu te skecze w naszych głowach. Nie. Przyznajmy się. Mamy książkę. Mamy książkę, która została pewnego razu zakupiona w Budapeszcie. 1001 pomysłów na dobry skecz. Wiadomo, że no, nie da się wszystkiego przetłumaczyć, bo tam... Nawet spotkałem z tym, że graliśmy, co roku gramy taką trasę nadmorską. Jeździmy po Witeratrach w wakacje i gramy. Nawet się spotkałem z tym, że przyszła dziewczynka do mnie i tak powiedziała: muszę panu kogoś przedstawić. I tak na smyczy taki piesek. I mówię, tak, to jest to. Dobrze. I ona tak do psa. Tofik, to jest Tofik. Ja też kiedyś miałem taką przygodę, jak stałem w sklepie, jak słyszę za plecami. Mamo, to jest ten pan, co na Golasa po parku biega. To jest pan Cugowski, ten złotki suflera. To już jest przesada. Ja patrzę, obok mnie stoi Cugowski. No. Najczęściej, co ja słyszę, to jest: mamo, zobacz, to jest ten najprzystojniejszy, zanim mamo tu stoi. Dobrze zbudowany, ten najśmieszniejszy, to on. Pan, coś mu się przykleiło do buta.